Wtorek, 21 grudnia, Benjamin Sosnowski, witam i zapraszam na kolejne informacje powiatowe. W piątek w Cechu Rzemiosł Różnych w Oleśnie odbyła się konferencja zorganizowana przez lokalny punkt informacyjny o funduszach europejskich przy starostwie powiatowym w Oleśnie pod tytułem Promocja sieci punktów informacyjnych o funduszach europejskich w województwie opolskim oraz realizacja projektów w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki – Dobre Praktyki. W trakcie konferencji odbyły się prezentacje pod tytułem Lokalny punkt informacyjny o funduszach europejskich w Oleśnie. Podsumowanie działalności w 2010 roku. Możliwość wsparcia w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie opolskim w 2011 roku oraz realizacja projektów w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki – Dobre Praktyki. We wtorek w starostwie powiatowym w Oleśnie odbyło się uroczyste przekazanie symbolu pokoju. Posłacaną statuetkę gołębia pokoju odebrał z rąk starosty Konińskiego Stanisława Bielika starosta oleski Jan Kus. Szanowni Państwo, serdecznie dziękuję za przyjęcie, za tą gotową współpracę, jaką tutaj pan starosta wyraził z powiatem Konińskim. Również cieszymy się, że będziemy mogli, a tak myślę, że na pewno znajdziemy wspólne płaszczyzny do współpracy pomiędzy naszymi powiatami, co również będzie miało, tak sądzę, znaczenie dla naszych społeczeństw powiatu oleskiego i powiatu końskiego. Przekazując tego gołąbka panu, panie staroście, życzę, aby on rzeczywiście tutaj był tym przyczynkiem do jednoczenia nie tylko tutaj wewnątrz kraju, ale również i społeczeństw poza granicami. Jeszcze wiele sukcesów również na polu gospodarczym. Ten piękny złoty gołąbek, którego przecież, który symbolizuje tą powszechną deklarację praw człowieka, uchwaloną przecież już dosyć dawno, bo w grudniu akurat 48 roku, a więc 62 lata już minęły. I tak chcielibyśmy wszyscy, wtedy, kiedy właśnie ta deklaracja powstała, żeby był pokój na świecie, żeby ludzie byli równi. A informacje, jakie tutaj uzyskujemy, dzisiaj uzyskaliśmy, ile to jeszcze różnych nieprawości na tym świecie jest. Dlatego też bardzo chcielibyśmy, przekazując sobie ten złoty gołąbek z rąk do rąk, niech sobie tak pójdzie pomiędzy naszymi miastami, pomiędzy naszymi powiatami. Tu miło zbliża nas oczywiście również i ten złoty gołąbek, powiat koliński z powiatem oleskim. Chociaż spotykaliśmy się już często na zjazdach oczywiście Związku Powiatów Polskich, ale to nas zbliża. Te 200 kilometrów to wcale nie jest tak daleko. Jak już mówił pan starosta, to przecież również współpraca ta zagraniczna. My również mamy dwa powiaty, z którymi współpracujemy w Niemczech, ale powiat Kaiserswalter jest naszym takim powiatem partnerskim, którego właśnie ta idea przekazania sobie tego złotego gołąbka powstała i nowy starosta Paul Junker, który tutaj u nas był w tym roku, mówił nam o tym i z wielką przyjemnością ten gołąbek przyjmujemy. Jesteśmy więc bardzo wzruszeni. Myślę, że ta piękna idea, która powodować powinna, żeby wszyscy ludzie byli równi, bez względu na kolor skóry, na wyznania religijne, na przynależność polityczną czy społeczną, bez względu na to, czy to jest człowiek bogaty czy biedny. Niech wszyscy na świecie będą równi. Chciałbym przede wszystkim powiedzieć, że ten gołąbek przekażemy naszej młodzieży. Jak już na wstępie wspomniałem, niech właśnie młodzież będzie
tym społeczeństwem naszym, który będzie tę ideę pokoju, tę ideę równości przekazywać sobie, bo przecież już niedługo nas również zastąpią. A więc chcielibyśmy, żeby na tym świecie, a szczególnie w naszym kraju, był pokój i zrozumienie wszystkich. Czego bardzo wszystkim Wam życzę, Panu Starości, Panu Polskiemu szczęście. Gon pokoju przyleciał do Polski z Niemiec. Swoją podróż po naszym kraju rozpoczął 18 października od Krotoszyna i Konina. Kolejno odwiedzać będzie powiaty, których niemieccy partnerzy są inicjatorami przedsięwzięcia. Odwiedzi jeszcze powiat opolski i przemyski, skąd trafi na Ukrainę. Pozłacana statuetka naturalnej wielkości jest jedną z 30 wykonanych przez niemieckiego artystę Richarda Hillingera w 60. rocznicę uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Symbolizujące prawa człowieka statuetki krążą po świecie przekazywane z rąk do rąk przez wybitne postaci życia publicznego, głowy państw, samorządowców, działaczy społecznych. Powiatowy gołąb zakupiony został przez fundację Siebenpfeifera i przekazany niemieckim starostom. Zapraszamy teraz na podsumowanie tygodnia przez rzecznika Państwowej Straży Pożarnej w Olesiu. W ubiegłym tygodniu na terenie powiatu oleskiego strażacy interweniowali podczas 11 zdarzeń. Gasiliśmy 4 pożary i usuwaliśmy skutki 7 miejscowych zagrożeń. 15 grudnia około godziny 14 otrzymaliśmy informację, że między miejscowościami Skrońsko i Kozłowice doszło do upadku śmigłowca. Na miejsce zdarzenia skierowaliśmy 7 zastępów Straży Pożarnej. Strażacy na miejscu stwierdzili, że śmigłowiec rozbił się na polach w odległości około 200 metrów od drogi. Nasze działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, przeprowadzeniu rozpoznania, udzieleniu kwalifikowanej pierwszej pomocy pilotowi poszkodowanemu oraz zabezpieczeniu rozbitego śmigłowca prądem piany średniej. 17 grudnia około godziny 7 dyżurny powiatowego stanowiska kierowania w Oleśnie otrzymał informację, że w Dobrodzieniu na ulicy Wojska Polskiego doszło do pożaru budynku biurowego. Na miejsce skierowaliśmy 4 jednostki Straży Pożarnej. Strażacy stwierdzili, że doszło do pożaru dachu, dach o konstrukcji drewnianej. Przyczyną pożaru było prawdopodobnie nieszczelność przewodu kominowego. Szybka interwencja i skuteczne działania gaśnicze pozwoliły na ograniczenie strat do około 7000 zł, natomiast mienie uratowane to jest co najmniej 50 000 zł. Na dziś to wszystko. Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia życzymy Państwu zdrowych i wesołych chwil w gronie najbliższych. Zapraszamy na kolejne informacje powiatowe już za tydzień.